Witam serdecznie. Wiem, że dawno nie było mnie z nowym filmikiem na kanale, ale mam nadzieję, że jeśli ktoś myślał, że to koniec nagrywanych przeze mnie filmów, to miło się zaskoczy i z przyjemnością usiądzie do tego odcinka. A w dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam krótką relację z zawodów w Drwali, które odbyły się w ramach zawodów młodych leśników na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, gdzie uczniowie techników i szkół leśnych prezentowali swoje umiejętności. Gdy rano wyjeżdżałem na zawody, byłem załamany. 150 km od Poznania dosłownie lało. Jednak nie będę Wam pokazywał strug deszczu widzianych z okna samochodu. Po przyjeździe na teren uczelni, pogoda okazała się idealna do rozgrywania zawodów. Dotarłem niemal w ostatniej chwili. Grupa zawodników i zawodniczek była już gotowa, więc aby nie przedłużać, główny sędzia przystąpił do powitania oraz otwarcia zawodów. Ja w tym czasie miałem krótką chwilę na rozpakowanie sprzętu, po czym przystąpiliśmy do rozgrywania poszczególnych konkurencji. Nikt poza sędzią zasłaniającym się regulaminem nie próbował wycofać się z zawodów, jednak spokojnie. Wynikało to z jego obowiązków. Musisz być gotowa. Jak będziesz gotowa, to musisz tamto nogą ruszyć. Tak. I czas leci, masz jeszcze mierzony ze stoperów, aby tu się coś popsuło. Jak skończysz, to dusisz grzyba. Dusisz grzyba, tak jest. Jesteś gotowa? Dla części zawodników był to debiut na zawodach drwali. Jednak spokojnie przed każdą konkurencją sędzia skrupulatnie wyjaśniał językiem, jak słyszeliście, profesjonalnym i zrozumiałym dla każdego drwala i leśnika, a nawet grzybiarza, na czym ona polega i jak ją prawidłowo rozegrać. Inna część zawodników wykazywała się jednak już pewnym doświadczeniem w startach. Z niektórymi miałem nawet przyjemność konkurować na zawodach profesjonalnych. Technika, jaką obierają zawodnicy, czyli czy pilarka leży, czy stoi, jest dowolna. Regulamin tego nie określa. Jednak są tutaj pewne różnice odnośnie regulaminu. Na zawodach profesjonalnych każdy zawodnik może przygotować swoją pilarkę, na której wcześniej trenuje. Tutaj pilarkę udostępnia organizator. Jak widzieliście, po zakończonej konkurencji zawodnicy są oceniani, sprawdzane są ręce, czas i tak dalej. Oglądany właśnie zawodnik dokonał jeszcze jednego sprawdzenia. Sprawdził on system pomiaru czasu, który dostarczyłem na te zawody, ujawniając jego słabe punkty. Po zakończeniu konkurencji zmiany łańcucha przystąpiono do konkurencji ścinki drzew. Jak widzicie, konkurencja ta została rozegrana przy wykorzystaniu trenażera, jednak niczym to nie przeszkadza. Wszystkie czynności wykonywane przez zawodnika są identyczne jak w przypadku ścinania prawdziwego, kosmicznego drzewa. Celność obalania była wyznaczana przy użyciu lasera. Nie zawsze laser wskazywał punkt, w który celował zawodnik, ale uznajmy, że była to wina lasera. Czasami jednak zawodnik mógł być bardzo zadowolony z tego, co laser pokazał. Zmierzenie pozostałych parametrów pniaka wymagało jego usunięcia, a następnie dokonania żmudnych, ale bardzo dokładnych pomiarów. Mierzony jest kąt podcięcia, głębokość podcięcia, wysokość oraz szerokość zawiasy.
Kolejną konkurencją była przeżynka kombinowana. Tutaj zawodnik miał za zadanie odciąć dwa plastry o grubości od 3 do 8 cm, starając się wykonać żrazy pod kątem prostym, tak aby się nie minęły. Przykładane jednak do nierównej pobocznicy przyrządy pomiarowej czasami lekko wypaczały wynik. Ale nie, to było najważniejsze w całej idei tych zawodów. A oto mój ulubiony fragment całego filmiku. Młoda dziewczyna energicznym ruchem odpala profesjonalną pilarkę, po czym pokazuje sędziemu, że dla niej nie ma znaczenia, czy trzyma manetkę gazu w prawej, czy w lewej dłoni. Do konkurencji podchodzi spokojnie, gdyż wie, że nie wynik będzie dla niej najważniejszy. Najważniejsze to przełamanie samej siebie i przystąpienie do rywalizacji. A poza tym, uwierzcie mi, że cięcia, które wykonywała, były naprawdę precyzyjne i niedopiły, które zostały po odciętych plastrach, były dużo mniejsze niż w przypadku wielu zawodników, którzy wydawali się pewniejsi w tej konkurencji. No i zobaczcie jeszcze na to. Nie zapomniała o kibicach nawet na chwilę. Ukłon w trakcie przechodzenia między jedną a drugą kłoną. Czapki z głów. Pozdrawiam Cię, Aniu. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na niejednych zawodach. No i na zakończenie najbardziej widowiskowa konkurencja, czyli okrzesywanie. Tutaj zawodnik wykazał się duchem sportowej rywalizacji oraz w zasadach fair play znalazł brakujący sęk. Sędziowie przystąpili do uzupełnienia brakującego elementu, po czym śmiało można wystartować. Zmagania były wyczerpujące nie tylko dla zawodników i sędziów, ale co dokładnie mam na myśli, zostawię dla siebie i grupki wtajemniczonych osób. Najważniejsze jest to, że były one świetną okazją do spotkania się, integracji środowiska leśnego, jak również do świetnej zabawy. A uwierzcie mi, że ja bawiłem się świetnie. No i główny sędzia bez wątpienia też. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za obejrzenie tego filmiku.